7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. I could be learning, you could be yearning to see what's behind these closed doors. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Jako finał mojej serii halloweenowej o nazwie Projekt Halloween. Trochę więcej o nim, jeśli jeszcze nie wiecie, dowiecie się z opisu. Postanowiłam pokazać wam coś, co możecie dosyć szybko i sprawnie wykonać na ostatnią chwilę właściwie, czyli 3 pomysły na makijaż halloweenowy last minute. Część z was pewnie imprezę halloweenową ma już za sobą, ponieważ weekend mamy już za sobą, ale część z was pewnie wybiera się jutro i zamierza coś dla siebie przygotować. A więc jeżeli potrzebujecie prostego pomysłu na charakteryzację lub po prostu lubicie patrzeć, jak wcielam się w różne postaci, zostańcie, bo jest to coś dla was. Te makijaże, powiedziałabym, nie są bardzo wymagające. Raczej należą do łatwych, być może jest tam jakaś gradacja trudności, ale zdecydowanie nie są bardzo trudne. I co najważniejsze, nie wymagają specjalistycznych narzędzi czy też produktów. Jeżeli interesujecie się makijażem lub po prostu malujecie się na co dzień, to pewnie większość tych produktów lub po prostu jakieś sensowne zamienniki macie w kosmetyczce. I tak, są to pewnie propozycje bardziej dla dziewczyn, ale sorry, mamy Halloween. Faceci mogą przebrać się za dziewczyny, nie? Nie można? Można. A więc mamy strachę na wróble, dziewczęcą, dosyć uroczą wersję, ale jak to takie lalkowe makijaże, myślę, że też troszeczkę creepy. Mamy również bardzo prosty sposób na dziewczęcego, kobiecego klauna. Myślę, że jest to propozycja dla tych, którzy lubią takie czyste, syntetyczne, proste looki. I jest dziewczyna Frankensteina. Tutaj może odrobinka efektów specjalnych, ale jest to tak naprawdę tylko klej do rzęs i sznurek. Wszystko zrobione na bazie tego, co jest duża szansa, że macie w domu. A przechodząc do pytania z ostatniego odcinka, które brzmiało: po jakiej stronie się opowiadacie? Wampiry czy wilkołaki? Wygrały wampiry. A pytanie na dziś brzmi trochę przewrotnie, bo chcę was zapytać, czy chcecie kontynuować tradycję pytań w każdym odcinku. Mnie sprawia ogromną przyjemność czytanie waszych odpowiedzi, więc jestem ciekawa waszego zdania, chociaż nie wiem, czy jestem w stanie wymyślać tyle pytań. O to jest pytanie. Musimy koniecznie jeszcze zerknąć na wasze fantastyczne halloweenowe charakteryzacje. Zanim przejdziemy do części tutorialowej, chcę wam przeogromnie podziękować za to, że towarzyszyliście mi w tym projekcie Halloween, za to, że lajkowaliście, komentowaliście i oczywiście wierzę, że będziecie ze mną przez cały czas dalej, za to, że pojawiło się was tyle na kanale, na Instagramie, na Facebooku i kontynuujecie z nami tę przygodę. Za waszą wyrozumiałość i ogrom ciepła, który mi przesłaliście, kiedy miałam kryzys zdrowotny i musiałam po prostu zwolnić z projektem Halloween. Pisaliście mi tyle przemiłych rzeczy. Serio, bez żadnej kokieterii mam wrażenie, że mam najżyczliwszych i najmądrzejszych obserwatorów w całym internecie. I sprawia to, że mam wrażenie, że naprawdę jest między nami jakaś więź i niesamowicie fajna atmosfera, co mnie strasznie, strasznie cieszy. I pod tym względem myślę, że ten projekt Halloween robi coś fajnego i dobrego. Miód na moje serce, naprawdę. Po Halloween będę potrzebowała chwilki na przeorganizowanie się, wrócenie do normalnego trybu i zaplanowanie kolejnych
mam nadzieję, bardzo ciekawych odcinków. I myślę, że w ciągu paru dni zorganizuję również takiego pohalloweenowego live'a tutaj na YouTubie. Szczegóły na pewno pojawią się na Instagramie i Facebooku, więc tam również mnie obserwujcie. Zobaczcie teraz, jak powstały te trzy charakteryzacje. Gertruda, pożegnaj się z Państwem. Stefan, ty też. Ty też, Stefano. Pierwszy niech będzie strach na wróble. Oczywiście możecie się zdecydować na wersję bardziej straszną, czy nawet gore. Moja będzie dosyć słodka, ale uważam, że i na takie charakteryzacje znajdzie się miejsce w Halloween, a najważniejsze jest to, że można ją stworzyć szybko i nie wymaga szczególnych umiejętności. Pierwszym krokiem jest wykonturowanie twarzy, ale też opalenie jej i nadanie jej takiego ciepłego tonu. Na usta nakładam korektor, żeby stopiły się z resztą twarzy. No i muszę powiedzieć, że na wstępie miałam już nałożony podkład i zrobione brwi. Na nos wędruje pomarańczowa pomadka. Może to być tak naprawdę każdy produkt w pomarańczowym kolorze, jaki znajdziecie. Konturówka, cień. Ja cieniem jeszcze utrwalę moją pomadkę. Również cieniem pomarańczowym. Również pomarańczowy cień nakładam na policzki. Pod sam koniec, na dół tego okrągłego policzka, nałożę jeszcze czerwony cień, żeby troszeczkę wykonturować go. Brązowym cieniem w ciepłej tonacji podkreślam oko w ten sposób, żeby było jak najbardziej okrągłe. Głównie skupiam się na załamaniu powieki górnej i pod ruchomą powieką dolną, właśnie w ten sposób, żeby omijać ruchomą część powieki. Następnie robię piegi. Wykorzystuję do tego brązową kredkę, którą malowałam brwi, a także odrobinę cienia, którym malowałam powieki. Tym samym cieniem podkreślam brzeg łatki na nosie. Ten krok można z powodzeniem pominąć, jeśli Wam się spieszy. Teraz sięgam po czarny eyeliner w pisaku, może być to naprawdę dowolny eyeliner, i obrysowuję nos. Robię dość subtelne kreski przy oczach, a także maluję po dwie rzęski na dolnych powiekach i górnych. Przechodzę teraz do uśmiechu. Malowałam go tym samym pisakiem, ale w końcu zmieniłam na żelowy eyeliner, ponieważ praca nim po prostu szła mi szybciej. A więc przy uśmiechu dosłownie kilka szwów, niektóre proste, niektóre na krzyż, jeszcze kilka szwów przy nosie, a także zdecydowałam się namalować jeszcze taki subtelny szew idący przez twarz i szyję. Ten makijaż będzie dopełnieniem bardzo prostego kostiumu, na który składa się koszula w kratkę i kapelusz. W moim przypadku bardziej kapelusz kowbojski, ale doskonały będzie kapelusz słomkowy. I to wszystko. Następną charakteryzacją jest roboczo nazwana przeze mnie dziewczyna Frankensteina. Zaczynam od narysowania granic łatki, którą będę sobie przyszywać. I następnie wypełniam ją zieloną pomadką. Może to być równie dobrze zamiennik w postaci cienia kremowego w kolorze zielonym, jasnego podkładu wymieszanego z odrobiną zielonego cienia. Jest sporo zamienników i produktów, które możecie znaleźć bardzo tanio w drogerii. Następnym krokiem jest utrwalenie tego wszystkiego zielonym cieniem. Jeżeli kremowy produkt jest dość napigmentowany, to równie dobrze wystarczy po prostu transparentny puder. Brzegi tej łatki roztarłam brązowym cieniem i ten sam brązowy cień nakładam na powiekę i konturuję nim twarz w obrębie tej łatki. Żeby dobrze wydobyć rysy, najbardziej wystające punkty twarzy rozjaśniam białą kremową kredką i rozcieram pędzelkiem, żeby dobrze wtopić wszystko w twarz.
Konturówką czarną przyciemniam oko, żeby było bardziej wyraziste i kredkę tę rozcieram czarnym cieniem. Tym samym czarnym cieniem podkreślam brew w ten sposób, żeby była wyrazista i bardzo mocno podkreślona. Przechodzę do przyklejenia szwów, czyli po prostu kawałków sznurka. Używam do tego zwykłego kleju do rzęs. Miejsca, w których sznurek łączy się ze skórą, przyciemniam czarnym eyelinerem. Skórę dookoła szwów opruszam lekko takim czerwono-miedzianym cieniem, a przy szwach i na łączeniu skóry z tą skórą zieloną nakładam odrobinę czerwonej pomadki, która ma sugerować krew. Resztę twarzy możecie oczywiście wykończyć według uznania i look gotowy. Trzeci look jest według mnie najprostszy, na pewno najszybszy i bardzo uniwersalny. Bazą do tego looku jest taki dosyć standardowy makijaż. Mam już oczywiście wykończoną twarz, zrobioną kreskę i brwi. Następnie nakładam róż do policzków, ale nakładam go, jak widzicie, w dosyć niestandardowe miejsce. Na róż nałożyłam jeszcze trochę takiego pomarańczowego, mieniącego się rozświetlacza. A oko wykańczam jeszcze bordowym cieniem, który bardzo ładnie koresponduje z tym różem. Następnie maluję typowy element dla klauna, ale naprawdę nie wiem, jak go nazwać. Co to właściwie jest? Trójkąciki? Nie wiem. Zakończone będą w każdym razie niebieskimi kropeczkami, które wykonuję po prostu cieniem, a następnie podkreślam je czarnym eyelinerem. Żeby ich zakończenie było miękkie i subtelne, blenduję czarnym cieniem. Na końcówkę nosa nakładam jeszcze czerwoną pomadkę, którą rozcieram palcem i przechodzę do ust. Usta będą, niespodzianka, czerwone, a następnie czarnym eyelinerem zrobię kontur. Oczywiście ten krok można pominąć, bo i bez niego wygląda to całkiem w porządku. Ja kąciki ust jeszcze troszeczkę rozetrę czarnym cieniem, bo lubię taki efekt ombre. I na sam koniec, jak wisienka na torcie, odrobina miedzianego połysku na usta i koniuszek nosa. Voilà, to wszystko. Mam nadzieję, że podobały Wam się również takie proste charakteryzacje w moim wykonaniu. Jeśli tak, to oczywiście będę bardzo wdzięczna za wszystkie lajki i komentarze. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że spędziliście ze mną ten październik. Widzimy się oczywiście już niedługo. Ja wracam do Was z podsumowaniem projektu Halloween, z live'em i z wieloma innymi filmikami. Do zobaczenia!